przewlekłych nieporozumień albo bezczynnej zaniedbani nasze polskie a i śląskie życie jest niemożnie procne. Składa się na nie mocka aufregujących doznaniu, wsztinków, histerii. Żyjemy jak w jakimś obmierzłym, żadnym śniku. Piężne i chudobne, młode i stare, baby i chopy, wszystkie tropią się o swoja jamerno dulo. Wszyscy nos dopadają, obie mają depresję. Sumy też o kolonę ze wszystkich zajtów. To nie mamy blank pieniędzy. To już zaś też coś ich wyprasku. To ci na noc wrzescą. To już zaś wystawiają nos na sztyk. To już zaś we chałpie coś ich się nie klejbuje. To we robocie mamy same opresje. Ino śmiatać kaj korzeni rosną. Albo za babuli cię we ciepło deka wyszaltrować telewizor i przypomnieć o wszystkim. Ciało się tak, ciało by się tak. A tak prawdą to niczego by się nie chciało. Ino tak się ligać i fez by blisać ślepia, gawcyć się na gipsdeka, a można się zakochać. Ale w kim? Zwekslować robota, zmienić życie, a do spopieronów jak? No, to szczanom znoś winowatego, festelnie go znienowidzieć. To ci, że ja. Tak też postępujemy. Każdy ma swojego winowatego. I każdy winowaty też ma swojego winowatego. I tak dalszy i tworzy się lęcuszek winowatych. Winowatych trzeba pociągnąć do odpowiedzialności. Ale my same przecać też nie somy bez sprawki. I bez tuż też... Tyż zametlaliśmy się we tych rechnągach do granic możliwości. Winowate są szefy i podwładne. Winowato jest Warszawa i całko prowincjo. Liberały i zacofańce. Winowate są cudze i niesamtejsze. Ino jeden, jedyny człowiek nie ma winowaty. Wszystkie na obko są winowate, a on jeden nie. Ofiara procnego życia. I blangi nam miarkujesz, chłopie, w to jest? Nie wiesz? No nie miarkuj, nie liś się żurym. Tym człowiekiem jeżeś przecamś ty. Festelnie ci współczuję, przecamś tak prawdą, albo tak ci się ino zdo. Nie jeżeś blank winowaty, bez całkie twoje życie smycy z ino brzywia, ciężejsze niż liberguwa. Lecy kiedy wspomino swoja młodość, jak to było słodko, ćkało się lody waniliowe. Wyrtało na kole, pędalowało się do szuli, kaj bołno przecieli było i kamratów, kaj oni są teroski. Nagle się pokazuje, że młode lata blank, ci nie były takie blank szykowne. Ojciec słepał, nie słepał, no to może blank nie miałeś ojca, pitnął z chałupy, kiedy się byłeś pikolim. Za to jako całbrowno była twoja mamulka. Co i że nie miała dla ciebie blank czasu, a można miała, ale w czas się zwikowała. Po jakiemu? Mieszkaliście we familoku, dobrze się mu układało ze sąsiadami, z którymi dzieliliście kuchnia i bady cimer. Nie, a można pralić je chłopie we szkole. A jeśli jeżeli można działką, to co ci się przytrafiło? Już ci nic takiego. Wczas naumiałeś się malować ślepia i pazurska, a chłopcy cię ino sztyć złobmacowali. To się cię wyfikał i łowitnął, za tym już zaś uwierzyłeś, a on wykozał się w rous, lumpym i bezkurcyją. A można też miałaś szumno i perfekt familio, ale wszystkich w czas zabrało chorobsko jakie. Jaj, ty żeś jest niemocno, plecy cię targają, szłapy sztinkują. Garantuję wam, i że to wszystko jest nas zicher usmolone, beznadziejne i nie ino w naszym życiu. Dom wam bajszpil. Byłeś nierówno we Paryżu, byłeś chłopie albo babo we Paryżu, nie udało ci się, pewnikiem jeszcze się tam wykluć. A jeśli nie pojedziesz, to znajdziesz se winowatego, odpowiedzialnego za to, i że cię żaden tam nie posłał. I blangnij go do młotym Paryżu skóry tego, co by się weselnie bodnąć. Jakuż by inaczej, to jo jest winowaty, byłeś we tym wywołanym Paryżu, a ty nie byłeś. I teraz, byłeś tam na takiej szykownej i sztramskiej wystawce na takim ausztelungu. I to nie skoro we nocy. Nie była to wystawka Kasik we Molin Róż, ani we jakimś większym kabarycie. To blank nie było skuplowane ze gołymi babami. To było w Grand Palais. Była srogo raja i wszystkie ludzie chcieli ozejrzyć się obrozki 19-wiecznego malarza francuskiego Claude'a Moneta. Tyści mi atrakcją. Malował ci on łąk, maki, strumy, rzeczki, morze. Nic nadzwykownego. Bez całkie swoje życie bifował za młodych lop, prąb i głodował, buci ty żłunta mesznym wsiokiem, ale mu się podarzyło. Stał się wywołanym artystą. Do jego Grand Palais przykludzili wszystkie obrozki Moneta ze całkiego świata. Landschafty jak landschafty. Teraz co ten Monet śpiewał swoim malowaniem hymn na cześć życia i malował kwiatki.
szkryflał subiektywnie, słowił swój stosunek do życia, a one temu głodnemu, brodziatemu człowiekowi zdało się, widziało mu się całkowicie. Każdy pinkel i bzdzina raduje go i fascynuje. I nie poradził ci on wyjść ze ocałbrowania nad tym, co stworzył pumbuczek. Na przydówek rządzi każdemu z nos i żechmy są osobowością. I wszystkie żabojady wele miał oglądają te obrazy i też radują się życiem. Przyjrzał im się genał. Blank ich nie, a rygowało te pozbawione konfliktu malerstwo. Na płotnach nie było blanksach ich babów, a im się to zołwizu podobało. Ale na jednym mnie się chyba najbardziej zdał, była rada wszystkiemu stroka na płocie Wezima. Zaistnuje się katalog wystawki poczytałych się nie skorzył o życiu tego artysty. Po jakiemu junek się czytaniu? Ano bestuż i że na tej wystawce niespodziewanie uwidział obraz przedstawiający baba tego moneta, Kamil. Kiero z korzyść spacerowała w białych szatach po pasionkach pełnych maków, a te roski leżała we trumnie. Ze katalogu dowiedziałeś się też, że malerzowi zemrzyła jeszcze druga baba, a ku temu też pora dziecek. Zrobiło mi się go żol, przetańcz to niesprawiedliwe. My, Poloki, Ślązoki, Stynkomy i Ojczymy, Lamędzymy, no i te nasze Lamędzynie mogą na ostatku gorszyć jakieś ich wyższejsze siły. Bez tuż też na poprawa nie mamy co rachować. Ale samo my do czynienia ze człowiekiem, który wysłowił życie, a za to sztyc obrywał po palicy. Grypnie to ta. Ten Claude Monet zwykował do 86 lat, a teraz jego landszafty są we wercie miliony. Totyż ten Monet, na przykład, to przykład człowieka, który nie ma winowaty, a pod tym względem jest on podany do ocia, mój teraz to miły słuchaczu. Jeśli Monet przeżywał depresję, a jakoś by inaczej, pod tym względem jest podany na ocia. Ale Monet tak by tak malował pogodne obrazki, psał swojemu życiu nad wszystko niepoprawny optymista. Blank nie to co my, nie to co ty, słuchaczu. My na zichach znajdziemy winowatych naszych depresji, przychłodnie ich uchorumy. Jeśli nie dzisiaj, to za jakieś 100 lat, ale zawdy. A Czeroski, uwierzyliście we to wszystko, co sam nało sprawił, ja? No toż muszę ale powiedzieć, iżek przyszedł na te idy, co by to wszystko napisać i przeczytać, kiedy przeczytał artykel jednego mądroka i filozofa, mojego równioka, Rusa, Wiktora Jerofiejewa. I iże co, jak o to? Nie byliście we tym Paryżu? Nie oglądaliście obrazów Claude'a Moneta, pra? Toż to Blank nic nie szkłodzi, doczekajcie do lata, a Junos będzie tak gryfnie jak na jego obrozka. A podwil co, trzymcie się i sznupejcie za tymi, wtorzy są wszystkiemu winowaci i że wom się Blank nie darzy.